tego co wiem, to decyzja środowiskowa została już wydana. Obecnie przygotowane są materiały, aby zwrócić się o koncesję. I to, co dziś powiedziałem, my raczej wraz z PGE, to PGE zarządem głównym i PGE GieKSA, jak i Ministerstwo Energii, jesteśmy na etapie jak najszybszego uruchomienia tej inwestycji, bo mamy świadomość, że im szybciej uruchomimy odkrywkę Złocze, tym szybciej będziemy mogli przygotować się do wyzwań po 2030 roku, kiedy kończy się odkrywka Bełchatów. Stąd no, będziemy na pewno obserwować wszelkie działania tych, którzy mają jakieś uwagi, zastrzeżenia, będą zaskarżać, ale ja tutaj jestem dobrej myśli, bo to, co właściwie miało się delikatnie wytopić, to, co mieliśmy przedyskutować, to się już wydarzyło. Zresztą miałem okazję dzięki marszałkowi Sewryńskiemu z parlamentarzystami, z panem prezesem imprezy Wasilkiem, obecnym prezesem imprezy Wasilkiem uczestniczyć w otwartym spotkaniu z mieszkańcami. I było to spotkanie, gdzieśmy zaprosili wszystkich, którzy są stronami w tej dyskusji. Ja byłem zbudowany, bo dyskusja była bardzo merytoryczna i de facto nikt nie podnosił tam kwestii wątpliwości co do Złoczewa. Były tylko kwestie techniczne, jak to będziemy robić, jak odszkodowania pójdą i kwestie uwarunkowania. Powiem szczerze, bardzo merytoryczne spotkanie, zresztą za które dziękowałem, bo ono też powodowało, że mogliśmy wreszcie tu na miejscu mieszkańcom wytłumaczyć, bo niekiedy pojawiały się różne informacje nieprawdziwe, zmierzyć się z tymi głosami. Stąd ja myślę, że koniec roku, a więc Barbórka w Bełchatowie mogłaby być i mam nadzieję, ale zawsze stawiamy tą rezerwę niepewności, ile mogłaby być, mam nadzieję, że w innym wymiarze, bo jeśli byśmy mieli już koncesję na Złocze, no to ta Barbórka w Bełchatowie miałaby inny smak i powiem szczerze, że byłoby to naprawdę bardzo pożądane i nie ukrywam, że bardzo mi też osobiście na tym zależy.